jestem spełniony jako piłkarz, ale, na pewno mogłem więcej. Największe moje sportowe marzenie było gra w reprezentacji i to spełniłem, a niespełnione myślę, że niewyjechanie na Mistrzostwa Świata w 2006 roku. Czas leczy rany, ale na pewno zadra w sercu jest. Mój pierwszy kontakt z futbolem był w wieku 7 lat, gdzie kuzyn mój zaprowadził mnie do klubu Boruta Zgierz. I tam, jeszcze nie mogąc grać w meczach oficjalnych, bo byłem za młody, przez 2 lata trenowałem, żeby od 9 roku życia, za pozwoleniem lekarza, móc zacząć oficjalnie występować w meczach. Zaczynałem grać jako pomocnik ofensywny i napastnik. I tak było do 17 roku życia, gdzie troszeczkę moje gabaryty i wzrost poszedł do góry w ciągu roku. I trener zastępczo wystawił mnie na pozycję stopera i także zostało. Pierwszy idol, no to Zbyszek Błoniek, bo to był 82 rok, 9 lat miałem i poprzez reprezentację, poprzez wspaniały mundial w wykonaniu reprezentacji i ze Zbyszka, to gdzieś tam no, samo przez się nasuwało, że to jest właśnie ta osoba. Boniek, Smolarek, to byli ci zawodnicy, na których gdzieś tam człowiek pierwszy taki kontakt wzrokowy w telewizji złapał, grali wspaniałą piłkę i gdzieś tam człowiek się na nich wzorował, utożsamiał na boisku. Niekoniecznie grając ten, bo też było tak, że ja grałem ze starszymi na podwórku, to byłem bramkarzem, bo najmłodszego zawsze się na bramkę stawiało, stój i broń. Zawodnik, przeciwko któremu się nieprzyjemnie grało, chyba Mirek Trzeciak, który grał jeszcze w barwach Lecha Poznań. No był niesamowity. Wiadomo było, jak gra, wiadomo na jakie zwody łapie, a i tak każdy się na ten zwód kupował. Pierwszy trener to był w Trampkarzach Marek Woziński, później już Witold Królewiak, który tak naprawdę jemu najbardziej zawdzięczam, bo ukształtował mnie i doprowadził do tego, że poszedłem w świat piłki. Najlepszym trenerem w reprezentacji był Engel, a w klubie mogę powiedzieć Erik Gerec w Kaiserslautern i Heniek Kasperczak. Miał coś takiego w sobie, że nigdy nie krzyczał, albo rzadko, ale jeżeli zaczął coś mówić, każdy miał taki respekt i szacunek, że po prostu w 2 sekundy wszyscy cichli i byli wpatrzeni w niego. To samo było trenera Engela. Jak zaczął mówić, to on tak przekazywał to, że tak naprawdę hipnotyzował jeden i drugi trener. I gdzieś tam człowiek słuchał, ale przy tym się nakręcał. Trener Kasperczak bodajże w 2000, to był po Benhakerze, była taka opcja i powinien, zasłużył na to i powinien zostać do dzisiaj. Gdzieś tam prezesi, którzy wtedy byli, wybierali, żałują tego posunięcia. Najgorszym trenerem moim był Andreas Brehme. To już nawet nie chodzi o to, ale był fałszywy bardzo. Bardzo był fałszywy, ale taki trener absolutnie nie lubię, bo wolę, żeby prosto w oczy powiedział: nie chcę cię, nie lubię, nie będziesz u mnie grał, niż kołował i mącił. To jest trener, który jedno mówi, a drugie robi. Byłem na mecz, w 18 na mecz, przyjechałem na zbiórkę przed meczem. Okazało się, że jednak powiedział mi: przepraszam, pomyliłem się, jednak nie jesteś. Na początku tak nie myślałem, ale jednym z gorszych prezesów, źle go wspominam ze względu na to, że prezesa Kaiserslautern, który gdzieś tam tak mocno poszedł za Bremem, tak się wstawiał, że i Bremego, i jego wyrzucili, i później gdzieś tam problemy, klub miał przez to duże finansowe, ale mi tak naprawdę prezes żaden nie zaszkodził. Ja tam szanowałem zdanie prezesów, to jest ich zwola. No myślę, że tutaj jedno z 5, które były w Wiśle Kraków, gdzie dla trenera Petresku jeżeliśmy też na obóz, a Cupior się nie zgodził, bo ktoś mu nagadał, że ja jestem winny porażki, Radek Majdan, czy tam jeszcze inne osoby z Panathinaikosem na wyjeździe. No ale takie były czasy, ale mówię, to też przechodzi gdzieś tam.
pierwsze pieniądze wydane, zarobione w piłce, wydałem tak naprawdę na malucha. Na malucha, kupiłem malucha 20-letniego, w wieku 17 lat. Tata mi troszkę pieniędzy dołożył, ale później musiałem mu oddać. I gdzieś tam to zaczęła się ta właśnie sumienność, nauka zobowiązań i tak dalej. Ratami oczywiście, ale to też człowieka bardzo dobrze uczy i dobrze, że tak zrobił. Starałem się wydawać pieniądze raczej rozsądnie, to co jest mi potrzebne. I myślę, że aż takich złych wydatków nie miałem. Po pierwszym roku grania w Auxerre miałem propozycję do Paris Saint-Germain, ale menadżer mi powiedział dopiero po x latach, że nie mógł mi tego powiedzieć, bo trener Giroud jemu zakazał. Powiedział, że jeżeli graliśmy sparring po pierwszym roku, taki to był 99 rok, graliśmy sparring po sezonie już w maju z Paris Saint-Germain w Troyes. I na tyle dobrze tam się zaprezentowałem, że chcieli mnie, żebym przyszedł do Paryża. Szkoda, no ale tego się nie zmieni. I to jest chyba najbardziej taki, że gdzie po latach się dowiedziałem, a mogło być może jeszcze lepiej. Czego nie lubię w obecnym futbolu? Ja myślę, że klubów, które żyją ponad stan, wielkich klubów, które kupują sobie zawodnika na zawołanie, nieograniczone fundusze mają, a tak naprawdę gdzieś tam to psuje piłkę, psuje futbol, bo jak Paris Saint-Germain ma w ataku Mbappe, Messiego i Neymara, ci piłkarze zarabiają 100 milionów razem, albo już teraz nawet więcej, bo Mbappe zarabia chyba grube miliony. To jaki jest sens rywalizacji, skoro możesz najlepszych mieć piłkarzy na świecie? Oczywiście to nie zawsze idzie w parze, bo trzeba odpowiednio tych zawodników komponować, mają, fochują nieraz, ale no, w lidze francuskiej, jak patrzymy w ostatnich 10 latach, ile razy Paris Saint-Germain zdobyło mistrzostwo, to trzeba powiedzieć, że ta liga jest deklasowana na początku sezonu przez tę drużynę. Uważam, że dzisiaj tak szalenie rozbudowane jest właśnie, są te transmisje, te studia piłkarskie. Ja myślę, że przede wszystkim te studia piłkarskie są za długie. Tego nie lubię, bo jeżeli mecz odbywa się o 20:45, rozpoczyna, a od godziny 18 jest studio, to jest taki trochę flaki z olejem, bo to się powinno godzinę wcześniej, krótko, konkretnie, czy półtorej godziny, bo wiadomo, są wejścia ze stadionu, są różne rozpracowywanie i to gdzieś tam troszeczkę jest nudne. Za czasów, kiedy ja grałem, poziom ekstraklasy był wyższy na pewno, dlatego że grali lepsi zawodnicy i drużyny, takie jak Legia, takie jak Wisła Kraków, naprawdę w Europie coś gdzieś tam zrobiły, doszły do jakichś tam maksimum, tak? Ale pamiętamy Wisłę z 2003 roku, gdzie przegrywając 4-1 w Saragosie chyba, jeśli się nie mylę, wygrali u siebie, gdzie trener Lęczyk praktycznie już, jak to trener mówił, że już nie mamy szans, okazało się, że po dogrywce przeszli, pamiętamy drużynę Wisły na Schalke, zwycięstwo 4-1, no to o czymś świadczy, a wydaje mi się, że drużyna Schalke była 3 razy lepsza niż teraz. Nie śni mi się mecz z Panathinaikosem, aczkolwiek cały czas gdzieś tam z tyłu głowy on siedzi, ale to jest w ogóle sytuacja bardzo, bardzo złożona. Mogliśmy w pierwszej połowie strzelić przynajmniej 2 bramki. Zupełnie inaczej to mogłoby się potoczyć. Druga sprawa. Przed sezonem, pół roku wcześniej, odszedł Mirek Szymkowiak. Po sprzedaży go przez Cupiela, gdzie zarzekał się, że go nigdy nie sprzeda, ale,
ale niestety doradcy prezesa byli mądrzejsi, a ci doradcy się co pół roku, co rok zmieniali, ale gdzieś tam prezes im był pod ich chyba wpływem. W związku z tym nie został też Maciek Żurawski, odszedł. Z tymi dwoma zawodnikami jestem przekonany, żebyśmy przeszli dalej. Oczywiście to jest adrenalina, to jest czerwona kartka w Atenach. To są takie momenty, gdzie naprawdę człowiek może zejść z boiska i rozłożyć ręce, aczkolwiek dzisiaj można, wtedy mówiło się, a ten zawalił z tym, no ale to nie jest tak, to nie odbywa się tak, że jak ktoś chciał zawalić, po prostu no, błędy się popełnia, a do tego jeszcze czerwona kartka i tak naprawdę już wiatru dostali, drużyna Panathinaikosu dostała wiatru w plecy i poszło za ciosem i tak jak my przegrywaliśmy w pierwszym meczu w Krakowie 1-0 w czwartej minucie, gdzie Oli nam strzelił. Tak jak strzeliśmy drugą, trzecią bramkę i nas to napędziło do kolejnej bramki. Także wspaniała historia. Sami sobie byliśmy winni, bo jakbyśmy w pierwszej połowie dwie setki strzelili, to byśmy na pewno inaczej do tego podchodzili. Tak by się mecz, na pewno Panathinaikos by tego meczu nie wygrał. W dzisiejszych czasach zazdroszczę możliwości treningu na wspaniałych obiektach, możliwości grania przy niejednokrotnie wypełnionych stadionach w Polsce, bo dla kibiców się gra, no ale co innego jest jak przychodzi 5 tysięcy, a co innego jest jak 35 tysięcy i to gdzieś tam tych zawodników napędza. Dzisiaj możliwości trenowania na sztucznym boisku, na trawiastym boisku, a nie w lesie, tak jak kiedyś za moich czasów się trenowało, bo też tak było, bo nie było gdzie trenować, to się szło do lasu i w parku na takim, można powiedzieć, trawie zwykłej ustawiało się jakieś tam bramki i grało. Tak było. Dzisiaj zupełnie to jest innego. Dzisiaj to jest agenci i menadżerowie, to jest straszny biznes i dzisiaj każdy próbuje swoich zawodników. Tak, młodzi zawodnicy za szybko są zmanierowani, to trzeba powiedzieć. Myślę, że są nie fair do menadżerów często, ja nie mówię, że cały czas, że wszyscy, ale często niektórzy są, rodzice za bardzo w tym uczestniczą, bo jeżeli przychodzi w wieku 18-19 lat oferta z jakiegoś klubu zagranicznego, często jest tak, jest to, żeby tylko tam iść po trupach, nie patrzą na to, co się działo jeszcze 4 lata temu, jak menadżer pomagał zawodnikowi, nie patrzą na to, jak inwestował swój czas, swoje pieniądze, bo tak jest, tak na początku w drogi młodych piłkarzy, tak menadżerowie inwestują w nich swój czas, swoją osobowość i przede wszystkim pieniądze, a często później dostają przez to po głowie. Impreza. No myślę, że duża impreza była po awansie do Mistrzostw Świata z Norwegią, gdzie wracając do Warszawy, no tyle sobie pozwoliliśmy, że każdy w autokarze golił głowę. Golił głowę i już dojechaliśmy do Konstancina, gdzie mieliśmy zakwaterowanie, przebieraliśmy się na można powiedzieć, taki na kolację w hotelu Sheraton. To już każdy był ogolony, oprócz jednego, który był ogolony do pół głowy, bo bateria wysiadła w ładowarce i musiał czekać, aż bateria się naładuje i dogolić się do samego końca. Także, no i później był ciężka noc. Bartek Karwan. Meczem takim, który najchętniej zmieniłby wynik, był mecz z Panathinaikosem. Na wyjeździe przegrany 3-1.